Jest czwartek, 27 lipca, na Tabaka witam. Zapraszam na Silesia Flash. Od wczorajszego poranka służby wyłowiły ponad tonę martwych ryb z Odry na polsko-czeskiej granicy. Sztab kryzysowy z wojewodą śląskim na czele uspokaja: polskie wody nie są zagrożone. Dotychczasowe badania próbek wody wykluczyły po stronie polskiej występowanie złotych alg, a dopuszczalne normy nie zostały przekroczone. Przyczyna pomoru ryb wciąż nie jest znana. Wszystko wskazuje jednak na to, że przyczyna leży po stronie czeskiej. Fatima Orlińska. Od strony czeskiej wciąż napływają pojedyncze martwe okazy ryb, jak jednak informują służby, tendencja jest zdecydowanie spadkowa. Sztab kryzysowy przy dawnym przejściu granicznym w Chałupkach pracuje od środy, gdzie tylko do czwartku rano wyłowiono ponad 1000 kg ryb. Przyczyna pomoru wciąż nie jest znana, wiele jednak wskazuje na to, że pomór mogła spowodować zmniejszona ilość tlenu w Odrze. Badania wciąż są prowadzone. Badania dotyczące stanu wody, jak również trwają badania ichtiopatologiczne ryb padłych, które zostały wyłowione. Informacja, myślę, że dobra, ale bardzo ważna. W próbkach wody w dwóch punktach poboru tutaj na tym odcinku na terenie Polski nie wykazano obecności złotej algi. Czekamy również, mamy nadzieję, że również strona czeska po swojej stronie takie badania przeprowadzi i podzieli się z opinią publiczną również tymi wynikami. Na rzece wciąż pracuje kilka zastępów Straży Pożarnej. Ustawiono tam dwie zapory i siatkę, które służby opróżniają na bieżąco. Konstrukcja ma zapobiegać napływowi padłych ryb do polskich wód. Straż kilkukrotnie wypływa łodzią pobierać do badań próbki wody, w których dotychczas nie wykryto odchyleń parametrów. Łącznie 12 zastępów Państwowej Straży Pożarnej, 12 zastępów Ochotniczych Straży Pożarnych, 7 jednostek pływających. Działania polegają na rozstawianiu zapór, monitorowaniu wody, zbieraniu ryb. Część z wyłowionych ryb jeszcze w środę przekazano do badań wojewódzkiemu inspektorowi weterynarii. Jak przekazał dziś inspektor, u ryb nie wykryto poparzeń skrzeli, jak miało to miejsce w przypadku tych wyławianych rok temu z Odry czy kanału Gliwickiego. Dotychczas udało się ustalić, że zgon ryb nastąpił około 2 do 3 dni wcześniej przed ich pojawieniem się po polskiej stronie Odry. Nie prowadzone są badania mikrobiologiczne, tylko prowadzimy badania podstawowe, ichtiopatologiczne i badania toksykologiczne. Nic nie wskazuje na nagłą śmierć tych ryb, ale te wyniki będą, wyniki przede wszystkim poziomu metali ciężkich będą dostępne już od dzisiaj, prawdopodobnie rtęć. Kolejne wyniki będą dostępne w dniach kolejnych i będę przekazywał je na bieżąco panu wojewodzie. Wody Odry monitorowane są od zeszłego roku, kiedy to po raz pierwszy pojawiły się setki kilogramów śniętych ryb. Wstępne wyniki pobranych prób w Chałupkach, jak mówią służby, są porównywalne do tych z poboru tak zwanego interwencyjnego, który odbywa się każdego poniedziałku. Wody Polskie monitorują odcinek Odry, nie tylko ten odcinek Odry, ale całą Odrę. Nie ma na dzień dzisiejszy informacji o żadnych padłych rybach na Odrze, a to tutaj, co wszystko się dzieje, to jest po prostu konsekwencja tego, że w zeszłym roku mamy doświadczenia, jak należy zadziałać sprawnie i szybko. Sztab kryzysowy zwołany przez wojewodę śląskiego poinformował również, że zwrócił się do strony czeskiej o przeprowadzenie podobnych badań i przekazanie wyników Polsce. Wciąż nie ma jednoznacznej odpowiedzi, co przyczyniło się do pomoru, dlatego brany jest pod uwagę każdy wariant. Występujące w ostatnim czasie wysokie temperatury powietrza i brak opadów mogły być jednym z czynników sprzyjających śnięciu setek ryb. Wojna, kryzys energetyczny, szalejąca inflacja i niepewna przyszłość pogarszają zdrowie psychiczne Polaków już nadwyrężone pandemią. To znajduje odzwierciedlenie w liczbie prób samobójczych. Od początku tego roku do 20 lipca w województwie śląskim odnotowano ich ponad 1200. Dane zbiera policja, ale wiadomo, że nie dociera do każdego takiego przypadku. Ciągle szukane są sposoby, aby móc pomóc osobom, które podjęły takie działanie. Udało się w Bytomiu. Strażniczka miejska uratowała nastoletniego chłopca, Fatima Orlińska. Tę sytuację pani Dorota, wieloletnia strażniczka miejska z Bytomia, zapamięta na długo. Była po służbie i wracała do domu, kiedy z okolic wiaduktu kolejowego usłyszała wołanie o pomoc. Być może była w odpowiednim miejscu o odpowiednim czasie. Niewątpliwie jednak udowodniła, że straż miejska to nie tylko karanie mandatami.
uratowała nastolatka, który chciał skoczyć z wiaduktu. Z młodym chłopakiem był wówczas jego kolega, który nie potrafił przekonać go do zmiany decyzji. Chyba myślę, że byłam jedyną osobą, która podała mu rękę. Jak to się mówi, żeby miał szansę jeszcze na swoje życie. Chciał skoczyć, no ale myśmy siłą rzeczy ściągnęliśmy go, żeby w dół, żeby usiadł. Przede wszystkim trzeba było go utrzymać tak, żeby usiadł, bo on chciał cały czas wstawać, był tak nerwowy, że chciał cały czas wstawać, więc utrzymywaliśmy go w tym systemie, żeby rozmawiać z nim o wszystkim, ale nie o tym, co chce zrobić. Więc rozmawialiśmy o wszystkim, o szkole, o czymkolwiek, żeby on po prostu myślał o czym innym w tym momencie. Nie? Niestety myśli samobójcze ma coraz więcej młodych ludzi. Według danych Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach w minionym roku w województwie śląskim próbę samobójczą podjęło ponad 1900 osób. 500 osób nie żyje. Z problemami natury psychicznej nie radzi sobie coraz większa liczba osób, co pokazują tegoroczne statystyki. Tylko do lipca prób samobójczych na Śląsku odnotowano ponad 1200. Najczęściej mówią o takiej już zupełnej rezygnacji, tak? O takim poddaniu się, o takiej niechęci do walki, jak to mówią, tak? Bo bardzo często depresja, szczególnie w takim zaostrzonej formie, przypomina taką walkę każdego dnia, tak? Żeby wstać, żeby się podnieść, żeby w ogóle funkcjonować. No i w momencie, kiedy już zupełnie nie ma sił do tego, żeby się tego kolejnego dnia podnieść, że wszystko wydaje się zupełnie już beznadziejne, no to często wtedy niestety osoby decydują się na ten ostateczny krok. Warto pamiętać, że jeżeli ktoś przeżywa trudności i myśli o odebraniu sobie życia lub chce pomóc osobie zagrożonej samobójstwem, może skorzystać z bezpłatnych numerów. Centrum Wsparcia Osób w Kryzysie Psychicznym to 870 22 22. Roczny budżet Śląska to 2 miliardy złotych. W zeszłym roku zabrakło 200 milionów. Prognozowane zadłużenie na koniec 2023 w samej tylko Częstochowie wyniesie 860 milionów. O finansowej sytuacji Polski, Śląska i Częstochowy mówili dzisiaj przedstawiciele Polski 2050 Szymona Hołowni, Magda Sincewicz. A jest o czym mówić, bo sytuacja dotyczy każdego z nas, obywateli i spraw związanych z ich życiem, takich jak służba zdrowia, oświata czy drogi. Zadłużenie miast wszystkich jest funkcją długu publicznego, który rośnie, ze względu na to, że mamy fatalną politykę i monetarną, i fiskalną tak naprawdę w kraju. Co więcej, coraz więcej obowiązków jest przerzucanych z kraju na miasto, a w ślad za tym nie idą środki finansowe. Środki, bez których ciężko jest miastom wykonywać swoje podstawowe zadania. Jednym z nich jest Częstochowa. Nasze miasto nie było zupełnie na to przygotowane i jakby to, z czym mamy teraz do czynienia, to już wisiało w powietrzu od kilku lat, tak? I to już było czuć i myśmy przed tym ostrzegali i próbowali ten deficyt hamować. Natomiast do czego możemy dojść? Możemy dojść do tego, że za kilka lat, pomimo pieniędzy unijnych, dopłat i tak dalej, po prostu nie będzie nas stać na podstawowe inwestycje, na podstawowe sprawy. Te, które dotyczą naszej codzienności. Choć nie jest łatwo, staramy się żyć z dnia na dzień, w lekkim uśpieniu, zapominając o tym, że dług rośnie. Może konsekwencje są odroczone, ale prędzej czy później nadejdą. No już tak chyba od zawsze to wygląda, że w danym czasie rośnie zadłużenie i następne pokolenia to spłacają. Stąd apel do obecnie rządzących i tych, którzy może będą rządzić za chwilę, że każde miasto to wspólne dobro, tak jak dom i rodzina, i należy o nie dbać i współpracować ze sobą. Bezpieczne przejście pod torami. Często odjeżdżające pociągi i szybka podróż do ościennych miast. Już niebawem tak ma wyglądać rzeczywistość mieszkańców najmniejszej dzielnicy w Tarnowskich Górach, osady Jana. Ci jednak sprzeciwiają się budowie nowego peronu, bo boją się o swoje domy. Dlatego spotkali się z przedstawicielami samorządu i kolei, by pomówić o swoich wątpliwościach. Magda Sincewicz. Spotkanie było burzliwe i przepełnione emocjami. I mimo, że zostało zorganizowane od razu po tym, jak włodarze dowiedzieli się, że mieszkańcy nie wiedzą wszystkiego o planowanej przez PKP inwestycji, to nie udało się ich uspokoić. My jako mieszkańcy obawiamy się przede wszystkim tego, że budowa, która tutaj będzie, naruszy nasze i prywatność, i środowisko, które tutaj będzie, bo nie tylko drogi dojazdowe, ale również budynki, infrastruktura podziemna, przez ciężki transport, który będzie na budowę, czy to materiałów, czy maszyn, może zostać naruszony.
Wiele osób boi się też tego, że ich garaże zostaną wyburzone, a domy ulegną zniszczeniu i przez dłuższy czas będą zmuszeni żyć w ciągłym hałasie. Wykonawcy jednak uspokajają. W ramach tych prac projektowych przewidziano do realizacji zupełnie nowy przystanek Tarnowskie Góry Osada Jana. Przystanek będzie dostosowany do obsługi osób z ograniczoną możliwością poruszania się. Wybudowane zostaną dwa perony, które będą miały długość 150 metrów. Przystanek zwiększy dostęp do kolei, również zwiększy poziom bezpieczeństwa dzięki temu, że wybudowane zostanie bezpieczne przejście pod torami prowadzące na perony i na drugą stronę torów. Efektem inwestycji będzie także usprawnienie przewozów pasażerskich w stronę Lublińca, Kluczborka, Bytomia, Chorzowa czy Katowic. Ulepszone zostaną również przewozy towarowe, bo linia łączy Śląsk z portami morskimi. Włodarze mają nadzieję, że przekona to zaniepokojonych. Na pewno chcielibyśmy dotrzeć indywidualnie do mieszkańców, żeby każdy miał też prawo wypowiedzieć się i zapoznać się z dokumentacją, jakby jak bezpośrednio na jego życie wpłynie ten przystanek. Zdania Tarnogórzan są podzielone. Część z nich nie ma obaw. Jeśli chodzi o budowę tego, to jestem za, bo na pewno to usprawni komunikację. Prace projektowe zakończą się w pierwszym kwartale 2024 roku, a w kolejnych latach po zapewnieniu finansowania planowane są roboty budowlane. Fundacja Wolne Miejsce po raz kolejny z myślą o osobach w potrzebie. 27 lipca to Dzień Samotnych i z tej okazji fundacja zorganizowała spotkanie dla takich osób. Paweł Jędrusik. Na samotność jest tylko jedno lekarstwo – obecność drugiego człowieka. Dlatego przy sklepie Spichlerz spotkało się w czwartek kilkadziesiąt osób. Wśród nich głównie seniorzy, bo to tę grupę społeczną przede wszystkim dotyka samotność. Bardzo dużo mi daje, bo jestem samotną osobą i te spotkania bardzo dla mnie dużo znaczą. I dzięki tej fundacji, tej pani Małgosi, to jestem bardzo wdzięczna i zadowolona. Bo na gimnastykę chodzę, w ogóle korzystam tutaj bardzo dużo z tego wszystkiego. Takich osób jak pani Krystyna jest więcej. W czwartek seniorzy nie tylko mogli ze sobą porozmawiać, ale także wziąć udział w kulinarno-edukacyjnych warsztatach Zero Waste. Osoby, które do nas przychodzą, to już tak naprawdę, można powiedzieć, czują się jak w rodzinie. Tutaj w Spichlerzu, w naszym sklepie socjalnym, moi pracownicy mówią, że nawet dostają prezenty, dostają ciasta od tych pań, które przychodzą. Tu są rozmowy właśnie o rodzinie, czasami właśnie o wnuczkach, czasami jakieś wakacje, jak ktoś skądś wraca, nawet są kartki wysyłane. Więc to się wytworzyła taka trochę społeczność, nazwijmy to spichlerzowa. A ta społeczność potrzebuje przestrzeni do wspólnych spotkań i wkrótce będzie mieć kolejne, bo już nie tylko sklep Spichlerz, ale także dom spędzania czasu dla osób samotnych, który powstanie w Katowicach. Centrum integracyjne, centrum aktywności, centrum bycia z kimś. I ja sądzę, mam nadzieję, że to w ciągu kwartału ruszy. I mam nadzieję też, że to będzie takie centrum dla całego miasta, dla osób samotnych, po to, żeby przychodząc tam przestały czuć się samotne, żeby poczuły bliskość z innymi ludźmi. A jeśli ktoś czuje się samotny, może spróbować to zmienić. Wszystkich seniorów zapraszam co czwartek na 10:00 w czasie wakacji do kawiarenki przy Spichlerzu. Od 7 września rozpoczynamy nasze spotkania w parafii Matki Boskiej Piekarskiej na Górnym Tysiącleciu. Nie trzeba się zapisać, wszystkich przyjmujemy z otwartymi rękami. W domu spędzania czasu dla osób samotnych, który powstanie w Katowicach, znajdzie się bistro, będą także organizowane imprezy taneczne. W sobotę startuje największy wyścig kolarski w Polsce, czyli Tour de Pologne. Do województwa śląskiego kolarze dojadą 2 sierpnia. W regionie odbędą się 3 etapy. Z Pszczyny do Bielska-Białej, jazda na czas w Katowicach oraz etap z Zabrza do Krakowa. Paweł Jędrusik. W Katowicach kolarze będą rywalizowali w czwartek 3 sierpnia. Do pokonania będą mieli pętlę o długości nieco ponad 16 km. Trasa będzie przebiegała m.in. ulicami 1 Maja, Bagienną, Szopienicką i Gospodarczą. I ten etap, który tutaj zaproponowaliśmy, który chcemy zorganizować w Katowicach, jest to etap jazdy indywidualnej na czas. Kolarze nazywają go, jest to etap prawdy, bo tutaj jedziesz sam. Ty i twój czas, ty i twój rower i musisz pokonać ten odcinek jak najszybciej, więc tutaj nie masz pomocy drużyny, nikt cię nie może podciągnąć, nikt ci nie może jakieś taktyki ustalić, po prostu start, mówiąc po kolarsku, ogień od startu do mety nie ma, no i na pewno będziemy widzieli tutaj przepiękne pojedynki.
W związku z organizacją wyścigu z utrudnieniami na drogach muszą liczyć się mieszkańcy. Mamy wszyscy świadomość, że tego typu rozwiązania są zawsze utrudnieniem w ruchu kołowym. I nie unikniemy także w tym roku pewnych utrudnień w ruchu kołowym i w parkowaniu. Między innymi parkowanie tu na Strefie Kultury też będzie ograniczone. Ale zapewniam wszystkich, że wyjazd i dojazd do centrum jest możliwy. Mimo tego, że jest to pętla i kolarze będą poruszali się po pętli, to jednak jest możliwe dostanie się do centrum i z niego wyjazd. Start 6. etapu Tour de Pologne w Katowicach jest zaplanowany na godzinę 13:15. Taki był czwartek. Zapraszam jutro w imieniu Rafała Kuliga. Do zobaczenia.